Firma Seeds od 1993 roku zajmuje się produkcją mebli tapicerowanych. W każdym z mebli tapicerowanych występują elementy drewniane, dlatego też zdecydowaliśmy się na standaryzację i automatyzację procesu ich łączenia. Przed zautomatyzowaniem czynności łączenia listew wykonywane były przez pracowników w sposób wyłącznie manualny. Poszczególne zespoły realizowały ten sam proces w odmienny sposób, czego wynikiem były drobne różnice w standardzie ich wykonania. Głównym wyzwaniem przy projektowaniu stanowiska było umożliwienie montażu elementów pasujących praktycznie do wszystkich produkowanych w fabryce SOF. Przy realizacji tego przedsięwzięcia zdecydowaliśmy się na wybór integratora w postaci firmy Smart Automation. W ramach projektu realizowanego we współpracy z Seeds do zrealizowania mieliśmy łączenie listew do gotowych przygotówek meblowych. I przez łączenie rozumiem kilka procesów, m.in. klejenie, zszywanie czy wiercenie. Zautomatyzowane stanowisko składa się z dwóch robotów. Każdy z tych robotów przemysłowych wyposażyliśmy w zestaw narzędzi. Te narzędzia zmieniają się, realizując kolejne procesy w projekcie i zmieniają się w taki sposób, żeby optymalizować czas cyklu maszyny. Stąd właśnie użycie dwóch robotów, żeby one mogły wykonywać swoje czynności na zmianę. Jednym z głównych wyzwań w tym projekcie była mnogość produkowanych przez Seeds asortymentów. Przy takiej ilości nie wystarczyło dostosować tylko moduł recept do jakiejś prostej tabeli. Musiał to być moduł recept w pełni dynamiczny. Poradziliśmy sobie z tym, stosując dedykowany moduł recept firmy Siemens. W naszych aplikacjach staramy się zawsze stawiać na spójność, stąd nasz wybór najczęściej pada na komponenty Siemensa. W tym projekcie użyliśmy sterownika serii S7500 razem z zabudowanymi funkcjami bezpieczeństwa. To nam pozwala mieć wpływ na układ bezpieczeństwa przez cały czas trwania projektu, co ma szczególne znaczenie w projektach prototypowych. W skomplikowanych projektach nad kodem często musi pracować jednocześnie kilku programistów i takie możliwości zapewnia nam dodatek multi-user do środowiska TIA Portal. Najważniejszymi efektami wdrożenia były standaryzacja procesu, podniesienie jakości wyrobu, a także skrócenie czasu łączenia elementów o ponad 30%.